A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Oto Panna pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Z okazji zbliżających się świąt, przyjmijcie do swych serc i domów nowonarodzonego Chrystusa. Wraz z Nim nadzieję, radość oraz miłość. Niech Dziecię Jezus wam błogosławi we wszystkich okolicznościach życia. Niech w nowym 2022 roku Bóg darzy was zdrowiem, pomyślnością i pomaga w rozwiązywaniu trudności. I wciąż odnawia nadzieję zwycięstwa z Jego boską pomocą. Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Gotów!